Teraz zademonstrujemy Wam ten taniec krok po kroku. Tancerze stoją w dwóch setach, pary zwrócone są do siebie twarzami, a panowie mają partnerki po prawej stronie. Złapcie się za ręce i podnieście do góry. Podejdźcie do siebie w dwóch krokach do przodu, a następnie zróbcie dwa kroki do tyłu. Jeszcze raz. Dwa kroki do przodu i dwa kroki do tyłu. Opuśćcie ręce. Panie zamieniają się miejscami, twarzami do siebie i wykonują dwa kroki podstawowe w miejscu. Podobnie panowie zamieniają się miejscami, również twarzami do siebie i na miejscu wykonują dwa kroki podstawowe. Podajcie prawą rękę partnerowi, partnerce z naprzeciwka. Wszyscy wykonują krok w bok i dwa kroki podstawowe. A następnie wracają na miejsce. I znowu dwa kroki podstawowe. Teraz odwróćcie się twarzą do swoich partnerów lub partnerek. Podajcie sobie ręce. Prawe na górze, lewe dołem. I uwaga, wykonajcie obrót wokół własnej osi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Koniec. Spotkaliście się z nową parą w nowym secie. Pamiętajcie, aby partner miał partnerkę po swojej prawej stronie. To bardzo ważne. Powtórzmy jeszcze raz. Podejście do przodu i do tyłu. Jeszcze raz to samo. Zamiana miejscami pań i dwa kroki w miejscu. Zamiana miejscami panów i dwa kroki w miejscu. Podajemy prawą rękę osobie z naprzeciwka do boku. Dwa kroki w miejscu i z powrotem. Oraz dwa kroki w miejscu. Obracamy się do swojej partnerki, partnera w parze, chwytamy za ręce i wykonujemy obrót tak, by spotkać się z nową parą. Za chwilę przedstawimy Wam ten taniec do muzyki. Będzie to kawałek Rock Hill z płyty o tym samym tytule zespołu muzyki celtyckiej Beltane.